Witam wszystkich. Dzisiejszy obiekt to opuszczony szpital w Zabrzu, Zaborzu. Szpital znajduje się przy dość ruchliwej ulicy, dlatego trzeba będzie wejść od tyłu. Właśnie tędy. Muszę znaleźć jakieś miejsce, którędy będę mógł wejść. Pamiętajmy jednak, że gdzieś tu chodzi ochroniarz, także trzeba uważać. Z daleka wyczaiłem jedno okienko otwarte, do którego się teraz udam. Być może to będzie wejście do szpitala. W styczniu 2016 roku było dość głośno o tym szpitalu, dlatego że mieli tu trafić uchodźcy z Syrii i Iraku. Jednak do tego nie doszło. Dlaczego? Nie wiem. A teraz sprawdźmy, jak wygląda od środka. Nie chcę, żeby mnie tu ktokolwiek zobaczył, dlatego będę musiał jakoś szybko przebiec tam i jak najprędzej się wcisnąć w to okno. Że dostanę się do centralnego budynku szpitala, ale chyba raczej to nie tędy. Tu jakaś kotłownia jest. Spróbujmy z tej strony. Niestety, tędy też nie przejdę. Będę musiał wyjść na zewnątrz, poszukać jakiegoś wejścia od strony głównego budynku.
No i w końcu wszedłem do środka. Problemem było to, że w niektórych drzwiach nie było klamek. Dlatego jedną sobie wziąłem z sobą i otwierałem pozamykane drzwi. Cały czas coś było słychać w szpitalu, jakby kroki czyjeś. Nie wiem, czy to ochrona. W każdym bądź razie nikogo nie spotkałem po drodze. Ale były niepokojące dźwięki. Dawny budynek szpitala, który od 2005 roku jest własnością Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z działką przy ulicy Wyciska na Zaborzu, znów został wystawiony na sprzedaż. Znów, bo uczelnia regularnie próbuje znaleźć kupca na nieruchomość. W tym roku to już trzecia taka próba. Kolejne dwie miały miejsce w 2013. Mimo starań, niestety, szpital popada w ruinę. Gdzie nie spojrzeć, wszystko się rozpada. Działka, na której stoi obiekt, liczy prawie 2 hektary, więc całkiem spora działka. Spokojnie szłoby ją zagospodarować.